Dzień dobry, kochani. Jesteśmy już u mechanika. Właśnie się wyturlam z kampera. Stoimy na podnośniku. Pokażę wam, co się stało, jaka była awaria. A tu Robert... O, tu już pan nam... Tak to mniej więcej wygląda. Co się stało, to może Robert powie, bo ja nie wiem dokładnie. No, a więc tak, słuchajcie. Jak byliśmy w Walencji i pewien mechanik, nie będę mówił kto, bo nie wypada, wymienia nam osłony przegubów, czyli te tutaj. Muszę odkręcić te nakrętki blokujące całą piastę, łożysko. To są takie nakrętki. Tego typu, jeśli nakręca, dokręca i potem się wbijakiem dobija jeszcze, żeby się zaklinowały. Tam jest taki właśnie, tutaj jest, jak widzicie z tej strony, jest taki właśnie rowek i to musi do tego momentu dojechać odpowiednio. Mechanik poprzedni, to widać, to jest ta stara, bardzo stara śruba. Nie założył nowy ślub. Gdzie jest nawet zalecenie, żeby to robić. Przez co po takiej jeździe, jak my eksploatujemy, czyli praktycznie ciągle jesteśmy w drodze. Jeszcze tereny górzyste. Tak, na Majorce tereny górzyste pokazały nam siwe znaki. Wojtek ogólnie dał radę, ale to już nie dało rady. Się po prostu nakrętka odkręciła. Dzięki temu dekielkowi, co tu widzicie, ten czarny, to możecie zobaczyć się na tylnym kole, nie było możliwości, żeby nakrętka wypadła, no odpukać. Bo tak to byśmy koło goniali. Znaczy może koło nie, ale byłoby większe szkody. No i przez to nakrętka spadła, łożysko całe się wytarło, a że to ciężar. No teraz panowie się rozsypało. Tutaj mili panowie w warsztacie, napisałem do nich, słuchajcie, w niedzielę. W niedzielę napisałem, kiedy nikt nie obsługuje praktycznie, prawda? Pokazałem zdjęcia samochodu, co się stało, jaka awaria. Czy by dali radę to naprawić? Powiedzieli, że nie ma problemu, żebym w poniedziałek rano przyjechał. No i przyjechałem. Przyjechaliśmy na 9, podstawiliśmy, od razu zaczęli tak, robić. Od razu wzięli się do roboty, powiedzieli mi, co jest, co się stało, co trzeba zrobić. I mamy tak, łożysko, końców drążka, tarcze, klocki, wszystko do wymiany. Czyli jedna z rzeczy, której jeszcze nie wymieniałem w kamperze od kupna, bo działało i wszystko było sprawne, tak? Klocków to nie ma, bo pan zabrał, ale miało jeszcze tyle okładzin, tylko że przez to, że to łożysko latało i całe koło, to tarcza już jest do dupy, klocki tak samo, więc no niestety... Niestety siła wyższa... Także będziemy jeszcze chyba poprosimy jeszcze chyba, żeby nam sprawdzili to drugie koło, ta, czy tam jest wszystko dokręcone. Bo jak będą wymieniali klocki hamulcowe, to się wymienia parami z jednej strony i z drugiej strony auta, więc jak z drugiej strony podniosłem, poproszę, żeby zobaczyli tam, czy wszystko jest w porządku. No a to jest ten cały nasz, zrobimy im reklamę. Tak, także darmową reklamę, bo naprawdę bardzo mieli sympatycznie. Tak, także zobaczymy, ile nam to zajmie. Mam nadzieję, że się stąd wyjedziemy. Jeżeli nie, to pan powiedział, że spokojnie możemy tutaj na tym parkingu czatować sobie do jutra. Ja już byłam sobie w sklepie, oczywiście chińskie centrum zaliczyłam, a teraz idę pracować. A tam młody siedzi sobie. Także będzie dobrze. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda.